Staropolanka to znana polska marka wód mineralnych i źródlanych. W Polanicy Zdroju 16 października ruszyła nowa linia rozlewnicza. Dotychczasowa linia rozlewnicza to było 6 tysięcy butelek na godzinę. Teraz mamy ponad 18 tysięcy butelek na godzinę, więc skok ilościowy ogromny. Nie musimy już w tej chwili myśleć o tym, żeby nasi koledzy pracowali na 3 zmiany, tylko wystarczy 1 zmiana. To jest inny świat technologiczny, ogromny skok, również jeżeli chodzi o zdolność konkurencyjną dla Staropolanki wobec wielkich producentów, znakomitych polskich wód mineralnych. I w ten sposób Staropolanka wchodzi już do pierwszej ligi i może spokojnie konkurować. To jest ogromny przeskok technologiczny. Przeszliśmy, można powiedzieć, z lat 90., 2000 na XXI wiek. Nowoczesna linia, 3 razy wydajniejsza niż linia, którą korzystaliśmy dotychczas. W tym miejscu też chciałem podziękować, bo to wszystko by się nie udało bez naszych partnerów biznesowych, bez ARP-u, Agencji Rozwoju Przemysłu, bez firmy KHS, którą zrobiliśmy ten projekt, ale przede wszystkim to by się nie udało bez naszych pracowników, bo to dzięki ich pracy, ich zaangażowaniu jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Cały zespół projektowy, który uczestniczył od samego początku w tworzeniu najpierw biznesplanów, później realizacji tego projektu poprzez pracowników, którzy obsługują już tą dzisiaj linię. Wielkie podziękowania i odpowiadając na Pana pytania, co to znaczy naprawdę wielką zmianę w uzdrowisku Kłodzkim. Dla gospodarki jest to istotne, jeszcze bardziej istotne to jest dla naszego regionu, jak kilka lat temu rozpoczynaliśmy z Marcinem Gwoździem, dzisiaj posłem, zabiegi o to, żeby wesprzeć uzdrowiska kłodzkie, w tym Staropolankę. Przyświecały nam 2 cele. Po pierwsze, chcieliśmy, żeby to lokalni od nas z regionu menadżerowie zarządzali tą firmą. Po drugie, chcieliśmy, żeby firma się rozwijała. Projekt, który właśnie został ukończony, który powoduje, że Staropolanka jest bardziej konkurencyjna na rynku, jest dowodem na to, że warto mieć takie ambitne plany, jest dowodem na to, że warto mieć marzenia i że firma może się rozwijać, że ma potencjał, może się rozwijać nie tylko dla własnego dobra, ale również pracowników i całego regionu. Kiedy ja pełniłem funkcję prezesa zarządu w uzdrowiska kłodzkich, wtedy pojawił się pomysł budowy nowej linii rozlewniczej. Ten proces trwa długo, zarządy się zmieniały, ale cele, strategia została ta sama. No i dzisiaj mamy efekt tych decyzji, które podjęte były 2 lata temu. Powstała nowa linia rozlewnicza, 18 tysięcy butelek Staropolanki na godzinę, inwestycja blisko 20-milionowa. Robi to wrażenie, jestem naprawdę bardzo zadowolony. Gratuluję całemu zarządowi, gratuluję przede wszystkim pracownikom, bo to oni tutaj przeszli cały ten proces inwestycyjny, a on nie był łatwy, wszystkie zgody korporacyjne, finansowanie, współpraca z wieloma jednostkami, to wymagało zaangażowania, wysiłku, dlatego gratuluję wszystkim i dlatego za pośrednictwem mediów, drodzy pracownicy Staropolanki, drodzy pracownicy uzdrowisk kłodzkich, gratuluję i dziękuję bardzo. Nowa linia rozlewnicza to kolejny krok milowy w rozwoju marki. Inwestycja w rozlewni wód mineralnych w Polanicy Zdroju pozwoli nie tylko na poprawę wydajności i efektywności przy produkcji popularnej wody, ale przyniesie też wymierne korzyści na rzecz środowiska naturalnego. Pamiętajmy, że źródła wód mineralnych są cennym darem ziemi kłodzkiej.